najnowszych agrowiadomościach non-stop. Mimo suszy plony zbóż w tym sezonie wyższe niż przed rokiem. Problem z zazielenieniem nie oznacza utraty prawa do wsparcia. Będzie pomoc dla producentów tytoniu i trzody chlewnej, którzy nie otrzymali zapłaty od kontrahentów. W naszym raporcie cenowym dobre wieści dla hodowców trzody i bydła. Na koniec lipca w wielu regionach kraju żniwa były na ukończeniu. W tym czasie Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy raport dotyczący tegorocznych zbiorów. Mimo obserwowanej kolejny rok z rzędu suszy, wstępny szacunek mówi o wyższych zbiorach zbóż podstawowych i rzepaku, odpowiednio o 8,4%. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych podkreśla, że zbiory mogą być w skali kraju wyższe od ubiegłorocznych. Zwraca jednak uwagę, że rok temu z uwagi na suszę były one niższe niż zazwyczaj. W perspektywie wielolecia zbiory w tym sezonie nie będą wyjątkowe. Żniwa przebiegały bardziej spokojnie jak w innych latach ze względu na jednak dogodne warunki do zbioru. I tutaj w naszym terenie, w środkowej Polsce, bardzo odczuwały brak wody rośliny jare, szczególnie te, które były siane później, czyli był opóźniony termin siewu, w mniejszym stopniu rośliny o zimę. Jeżeli chodzi o pszenicę, wysokość plonów bardzo zróżnicowana, od 3-4 do 9, nawet 10. Jak ocenia związek, susza wpłynęła przede wszystkim na jakość zbóż. Tam, gdzie wody brakowało, ziarno jest drobne i są problemy z jego parametrami. Mamy przede wszystkim problem z gęstością, z wyrównaniem, natomiast bardzo dobre parametry, jeżeli chodzi o liczbę opadania. Tegoroczne wyniki po raz kolejny pokazały wagę dalszej pracy nauki na rzecz pozyskiwania odmian roślin odpornych na takie czynniki jak wysokie temperatury, silne nasłonecznienie czy brak opadów. Ważne jest również porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe oraz racjonalna gospodarka wodą. Dlatego Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych podkreśla, iż popiera najnowszą propozycję resortu rolnictwa dotyczącą uruchomienia nowego programu ukierunkowanego na zwiększenie retencji wody w glebie i jej racjonalne gospodarowanie. Brak możliwości wysiewu poplonów w związku z suszą należy zgłaszać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Takie działanie umożliwi zachowanie prawa do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowany w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, podkreśla Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest powiadomienie kierownika Biura Powiatowego Agencji. Należy złożyć oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Niezbędne jest przedstawienie dowodów potwierdzających taki stan rzeczy. Możliwość wyłączenia obowiązku siewu poplonów w warunkach suszy stanowi znaczący element w gospodarowaniu wodą. Jest to bardzo dobry pomysł z racji tego, że roślina poplonowa, zazieleniowa, którą musimy zasiać, wymaga dużej ilości wody, którą po prostu zabierze nam z pola. Po tym wszystkim nie będziemy mogli tej docelowej rośliny, którą będziemy chcieli zasiać, zaopatrzyć w wodę, ponieważ roślina z zazielenienia nam ją wyciągnie. Potwierdzenie przez kierownika Biura Powiatowego Agencji o wystąpieniu siły wyższej sprawia, że kary administracyjne nie będą stosowane. Każdy przypadek będzie jednak rozpatrywany indywidualnie. Co do zasady, ustalenie, czy dana sytuacja jest siłą wyższą, czy nie, zależy od tego, w jakich konkretnych okolicznościach doszło do danego zdarzenia, czy było ono nadzwyczajne i nieprzewidywalne oraz których następstw nie można było uniknąć, mimo zachowania należytej staranności. Od 14 sierpnia producenci tytoniu oraz trzody chlewnej, którzy do tej pory nie otrzymali zapłaty od kontrahentów, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. To jest tak naprawdę drugi nabór tych wniosków. Ministerstwo zmieniło rozporządzenie, gdyż podmioty, które były w likwidacji i skupowały tytoń i trzodę chlewną od rolników, nie były brane pod uwagę, czyli rolnicy
jeżeli składali wnioski, one były odrzucane. Minister rolnictwa zmienił rozporządzenie i ujął podmioty, które są w likwidacji. Jest to pomoc dla rolników, którzy w latach 2014-17 nie otrzymali zapłaty za sprzedany towar lub surowiec od podmiotów skupujących z powodu ich upadłości, restrukturyzacji oraz wspomnianej likwidacji. My te wnioski przyjmujemy, a później na drodze decyzji administracyjnej rolnik zostanie poinformowany o kwocie pomocy, jaką z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczony surowiec będzie mógł otrzymać, czyli za świnie i za tytoń. Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego, właściwego ze względu na siedzibę tej grupy. Ponad 300-hektarowe pole w zachodniopomorskim było areną próby ustanowienia rekordu w siewie rzepaku. Firma Czajkowski, produkująca maszyny do uprawy pasowej, postanowiła ustanowić taki właśnie rekord. Po okresie przygotowań organizatorzy rozpoczęli siew, by w ciągu 24 godzin praktycznie nieprzerwanej pracy obsiać jak największy areał. Coraz bardziej popularne jest ustanawianie rekordów. Wiadomo, jest to jakieś zawieszanie poprzeczki, rzucanie rękawic konkurencji, można tak to powiedzieć. Chociaż nam głównie w tym przypadku zależało na jakości i precyzji tego siewu. Nie mieliśmy żadnego progu, który musieliśmy przekroczyć, więc tak naprawdę ile byśmy nie zasieli, ten rekord by został ustanowiony. Niestety pokrzyżowała nam te plany pogoda. Po 6 godzinach pracy spadł dosyć intensywny deszcz, który uniemożliwił dalszą pracę. W ciągu niespełna 6 godzin udało się obsiać ponad 28 hektarów. Szacunki wskazują, że w ciągłej pracy byłoby to około 115 hektarów. Biorąc jednak poprawkę na zatrzymanie maszyny podczas tankowania oraz dosypywania nawozu i materiału siewnego, można mówić o wyniku w okolicach 105 hektarów. Mimo nie do końca zakończonej powodzeniem próby, organizatorzy nie załamują się i już myślą o kolejnej. Planujemy jeszcze raz spróbować ustanowić rekord. Prawdopodobnie będzie to przy siewie kukurydzy. W przypadku rzepaku nie uda nam się tego zrobić z racji tego, że nie dysponujemy aż tak dużym polem, żeby ten rekord ustanowić. Maszyna, która pracowała na polu pod Wałczem, jest już własnością prywatną i trafiła do gospodarstwa na Lubelszczyźnie. Nowy właściciel już zapowiada, że niespełna 6-godzinny rekord postara się wkrótce pobić. A film o samej próbie ustanowienia rekordu w siewie pasowym rzepaku będą mogli Państwo obejrzeć już wkrótce na naszym kanale. W skupach zbóż uwagę zwracają spadki średnich krajowych cen pszenżyta i żyta konsumpcyjnego. Zmiany w przypadku pozostałych zbóż są niewielkie. Zyskujący w ostatnich tygodniach rzepak nieco wyhamował. Z kolei w cenach żywca zmiany i to na plus. Zyskał zwłaszcza żywiec wieprzowy. Średnia krajowa cena pszenicy konsumpcyjnej zmniejszyła się w ostatnim tygodniu o 3 zł. Zmiany w poszczególnych województwach były niewielkie. Wpływ na spadek średniej krajowej miała przede wszystkim obniżka maksymalnej ceny dla kraju aż o 30 zł. Również o 30 zł zmniejszyła się w ostatnim tygodniu maksymalna krajowa cena pszenicy paszowej. Oznacza to, że ceny za to zboże w całej Polsce są niższe od 700 zł. Minimalna nie zmieniła się, a średnia krajowa straciła złotówkę. Mniejsza o 10 zł w porównaniu z poprzednim tygodniem jest średnia krajowa cena pszenżyta. W tym przypadku spadek ceny maksymalnej jest jeszcze wyższy i wynosi 35 zł. Minimalna dla kraju na tym samym poziomie, ale notowana jest w 2 województwach. Niechlubnym rekordzistą w naszym zestawieniu jest żyto konsumpcyjne. Średnia krajowa tego zboża straciła w ostatnim tygodniu aż 17 zł. O 10 zł zmniejszyła się cena maksymalna dla kraju, a o 20 minimalna. Ta ostatnia spadła poniżej poziomu 500 zł za tonę. Z 12 zmian, jakie zanotowaliśmy w przypadku jęczmienia, aż 10 jest pozytywnych. O 5 zł zwiększyła się m.in. maksymalna dla kraju. Niestety zmiany te są tak niewielkie, że nie przełożyły się na wzrost średniej krajowej, która utrzymała poziom sprzed tygodnia. Bardzo mało danych odnośnie skupu owsa. Właściwie dotyczą one zachodniej części kraju. Na naszej mapie jedna zmiana. Skrajne ceny w Wielkopolsce spadły o 20 zł, a to oznacza spadek maksymalnej dla kraju o taką właśnie wartość. Średnia krajowa o 11 zł w dół. Niewielkie, ale pozytywne zmiany w skupach kukurydzy suchej. Właściwie na palcach jednej ręki można policzyć województwa, w których zanotowaliśmy inne ceny niż przed tygodniem. Maksymalna i minimalna bez zmian, natomiast średnia krajowa o 4 zł w górę.
W notowaniach rzepaku na naszych mapach zwraca uwagę wzrost ceny minimalnej, która zyskała aż 50 zł. Tylko w trzech województwach za tonę ziarna można otrzymać poniżej 1500 zł. Wzrosty średniej krajowej wyhamowały i w ostatnim tygodniu średnia dla Polski zmieniła się tylko o złotówkę. Powody do zadowolenia mogą mieć hodowcy trzody chlewnej. Po kilku tygodniach spadków ceny poszły w górę. W ostatnim tygodniu średnia krajowa zyskała 14 groszy, odwracając niekorzystny trend miesięczny. Maksymalna dla kraju wzrosła znów do poziomu 6 zł. Prawie 5% zyskała w ostatnim miesiącu średnia krajowa cena żywca wołowego. W ostatnim tygodniu kilogram zyskał średnio 11 groszy. Wpływ na to miały pozytywne zmiany w kilku województwach oraz wzrost minimalnej dla kraju o 20 groszy.